Teraz myślę, że możemy zaczynać, tak? Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, witam zaproszonych gości. Dziękuję, że tak licznie zaszczycili nas Państwo swoją obecnością. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach projektu Czytanie jest Mega, dofinansowanego z programu Promocja Czytelnictwa Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nasz dzisiejszy gość jest jednym z najzdolniejszych scenarzystów i pisarzy swojego pokolenia. Dużą popularność przyniosły mu powieści kryminalne, Paradoks, Szać i Rysa. Za powieść Rysa został uhonorowany nagrodą specjalną imieniem Janiny Paradowskiej na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału Wrocław 2019. Za tę książkę był także nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru 2019. Przed Państwem Igor Prejdygant. Zapraszamy. Witamy. Trzeba włączyć. Raz, raz. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Dzisiejsze spotkanie podzieliłam na trzy bloki tematyczne. Twórczość, bohaterowie i autor. Po naszej rozmowie oczywiście nie zabraknie miejsca na pytania czytelników. Przejdźmy zatem do pierwszego etapu dzisiejszego wieczoru. Twórczość. Pozwoliłam sobie zatytułować ten blok Kryminały inne niż wszystkie. Mam wrażenie, że w Pana twórczości bardzo dużą rolę odgrywają sny, senne złudzenia, marzenia, halucynacje. Czy to stanowi dla Pana inspirację? No poniekąd tak. Znaczy ja sam zauważyłem, że ja to powtarzam w ogóle taką pewną figurę w swojej twórczości, że to mnie gdzieś ściga. Ja nie śnię dużo, to znaczy na przykład moja żona śni dużo więcej, a w każdym razie dużo więcej pamięta. Ja nie pamiętam za bardzo swoich snów, ale może w związku z tym, że ich nie pamiętam, to one gdzieś wychodzą z podświadomości do literatury. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja myślę, że to trzeba by poszukać źródeł tej takiej rodzaju obsesji, które ja mam, nie wiem, był kiedyś taki film Odmienne stany świadomości na przykład. Gdzieś od najmłodszych lat ja pamiętam takie wrażenie, że to się zdaje się solipstycyzm nazywa, a mianowicie, że w ogóle wszystko, cała rzeczywistość jest jakimś rodzajem przedstawienia, w którym ja biorę udział, które ktoś mi jakby projektuje. Jakoś się troszkę z tego wyleczyłem, to znaczy wiem już z grubsza, bo to strasznie takie egoistyczne jest przy okazji, prawda, że ktoś myśli, że jego żona jest wyprojektowana wyłącznie na jego potrzeby. To jest trochę niebezpieczne tak sobie w głowie rzeczy poukładać. No więc ja się z tego wyleczyłem, ale gdzieś z tyłu głowy mam taki pamięć takiego pomysłu na rzeczywistość. Plus rodzaj takiej obawy, to znaczy ja na przykład mam dosyć dobry, wydaje mi się, kontakt z osobami chorymi na chorobę królewską tak zwaną, czyli mówię tu o schizofrenii. Mam dosyć dobry kontakt, ale też naczytałem się Kępińskiego i wiem, jak straszna to jest choroba, kiedy człowiek urywa mu się kontakt z tą rzeczywistością, z którą my jakby kontaktujemy się na co dzień i zaczyna funkcjonować w jakimś innym świecie. Samo wyobrażenie sobie tego mnie dosyć przeraża. Podobno są takie, my mamy takie dwa lęki. Jeden lęk to jest oczywiście lęk przed śmiercią, ten taki najbardziej podstawowy, ale podobno jeszcze dużo większym lękiem jest lęk przed szaleństwem, to znaczy przed tym, o czym mówiłem, czyli że nagle człowiek wyskoczy z tej konwencji, z tej realności, w której wszyscy funkcjonujemy i się komunikujemy i co za tym idzie, wypadnie ze społecznego układu. Trochę tak jest z bohaterką Rysy zresztą, z Moniką Brzozowską, że ona w pewnym momencie zupełnie wypada ze społeczeństwa jakby i to jest coś, czego człowiek podobno jako zwierzę stadne
boi się najbardziej. No to tyle jakby moich przygód i przemyśleń na temat dwoistości świata. A czy zastanawiał się pan kiedyś, jaki jest pana statystyczny czytelnik? Dla kogo pan tworzy? Musi być troszkę podobny do mnie. Tak się zastanawiałem i całe życie się tylko zastanawiam, czy znajdę odpowiednią ilość osób, które skontaktują się jakby z moim sposobem widzenia świata. Ja nie mam tak, żebym kategoryzował w ogóle ludzi, unikam czegoś takiego, że i na przykład wtedy jakbym już wiedział, do kogo chcę mówić, to bym zaczął pisać w jakiś sposób albo jakiś rodzaj historii. Nie robię tak, bo piszę trochę bardziej z potrzeby własnej powiedzenia czegoś niż z potrzeby znalezienia czytelnika i w duszy się modlę, no, żeby ten czytelnik się znalazł. Czyli tak jak zacząłem już, żeby było jak najwięcej ludzi, którzy mają gdzieś, chociaż w jakichś miejscach podobne problemy czy widzenie świata jak ja. Ale wiem już z doświadczenia, że moim czytelnikiem są raczej, to już są wyniki jakby, to ja tego nie założyłem, tylko to tak się okazało. Są to raczej ludzie dojrzalsi, rzadziej chyba taka zupełnie młodzież. No, dość dużo czytają mnie kobiety, ale to wynika z tego, że w ogóle kobiety więcej czytają, wydaje mi się. Kto wie, czy nie statystycznie, oczywiście nie urażając panów tu obecnych i siebie, czy nie więcej myślą też swoją drogą. Więc dlatego, no a poza tym, no ja mam bohaterki, więc pewnie to też kobiety odnajdują się lepiej niż mężczyźni. Proszę opowiedzieć o procesie pracy nad powieścią kryminalną. Jak to wygląda od wewnątrz? Jak rodzą się bohaterowie? Czy zmienia pan coś w trakcie pisania powieści? Czy na końcu coś pana zaskakuje? No zdarza się, to znaczy zmieniam cały czas. Praca nad powieścią, no to ma takie trzy zasadnicze etapy, ale tak naprawdę one przechodzą jedne w drugie płynnie i to nie jest tak, że jakiś się zamyka, otwiera się następny. No najpierw jest jakiś rodzaj pomysłu na figurę pewną, jakąś narracyjną czy dramaturgiczną. To ja piszę kryminały, więc ten pomysł na figurę jest dosyć ważny, ale w moim przypadku to nie tylko jest pomysł na figurę w sensie łamigłówki kryminalnej, tylko na figurę jakiegoś ludzkiego dramatu, bo to mnie tak naprawdę w tym wszystkim, co robię, najbardziej interesuje. No później on tam sobie trochę jakiś czas leży i ja dzięki temu się dowiaduję, czy jeżeli on wraca, to znaczy, że coś w nim jest. Więc w jakimś momencie siadam i rozwijam go do jakiegoś kilkustronicowego konspektu z jakimiś przełamaniami dramaturgicznymi, tam z przeskokami i odwróceniami, przewrotkami, etc. To jest drugi etap, na którym też jakiś czas siedzę, no a potem już po prostu siadam do pisania i jak piszę, to wszystko się zmienia. To znaczy ten pomysł gdzieś zostaje, ta najbardziej zasadnicza esencja, natomiast już ten etap, który trzeba wykonać, tego konspektu, bo bez tego się nie ruszy, bo się nie będzie wiedziało, dokąd się w ogóle zmierza w pisaniu, ale raczej jakbym potem przeczytał ten konspekt, kiedy już powieść jest gotowa, to wszystko meandruje gdzie indziej. Koniec. No raczej tak zupełnie, że nagle na końcu się dowiaduje, że kto inny zabił niż myślałem. To nie, to aż takiego zaskoczenia nigdy nie miałem. Ale w mojej nowej powieści postanowiłem pewną figurę wykonać jakby wbrew temu, co wcześniej zamyśliłem, bo tak uznałem, że będzie lepiej, więc koniec tam jest inny niż pierwotnie sądziłem. Dziękuję. Miłośnicy kryminałów
są przyzwyczajeni do nieco innej konstrukcji powieści. Zazwyczaj z bohaterem szukamy sprawcy. I nagle trafiając na pana powieści, wszystko się zmienia. W Szadzi wiemy, kto jest sprawcą. Rysa natomiast zaskakuje na każdym kroku, nawet główną bohaterkę. Czy myśli pan, że to właśnie przyciąga czytelników do pana twórczości? No kto wie. Znaczy to już nawet począwszy od, ja napisałem scenariusz, potem powieść pod tytułem Paradoks. No mam taką ambicję, żeby jednak coś wnosić to również do gatunku, to znaczy, żeby znajdować jakieś figury, których do tej pory nie było. Wszyscy pewnie autorzy zresztą mają, no to nie jest tak, że inni siadają i piszą z automatu, powtarzają jakieś historie, które, no to tak nie jest, każdy coś wymyśla, żeby było inaczej, natomiast mnie zależy może, żeby było paradoksalnie po prostu, czy to przyciąga, to znaczy jeśli chodzi o Szać, to ja wyszedłem z założenia, nie byłem pewien, czy to zadziała, ale że dla można widza czy czytelnika przytrzymać różnymi rzeczami, znaczy można, ale najbardziej się go trzyma emocjami tak naprawdę. Nie matematyczną łamigłówką, kto zabił, czy ten, jak u Agaty Christie, którą zresztą niezwykle cenię. Te łamigłówki są super pokonstruowane, ale u niej też jest emocja. To nie jest krzyżówka. Natomiast emocja. No jeśli emocja, to w przypadku Szadzi emocja polega na tym, że owszem znamy, tylko co z tego, jeżeli nie wiemy, czy on nie będzie zabijał dalej i czy nam nie zabije na przykład głównej bohaterki. Emocja jest taka, że staramy się, trzymamy kciuki za to, żeby ona była szybsza od niego. Tu jest emocja i okazało się, że dosyć dobrze to zadziałało. Ja nie jestem manipulatorem, ale dość długo wykonuję zawód scenarzysty i tam my wszyscy wiemy, że widza najbardziej się trzyma bohaterem i emocją, bardziej niż konstruktem nawet najbardziej złożonym jakimś kryminalnym. No, trzeba go przywiązać do bohaterów i to samo jest w powieści, no bo przecież to jest minimalnie inny język, ale zawsze jest to jakiś rodzaj opowieści, to film czy... Więc trzeba przywiązać do bohaterów. Żeby przywiązać do bohaterów, no to musi być jakaś emocja z nimi związana. No boimy się o Polkowską w Szadzi, boimy się o jej córkę i tak dalej, więc... Natomiast jeśli chodzi o rysę, no ona jest bardziej tak naprawdę klasyczna, bo jest szukanie zabójcy. Nie wiemy, kto jest zabójcą, natomiast rzeczywiście no, jest znowu ta figura. Ja jej zresztą nie wymyśliłem, mam tego świadomość, to już też się zdarzało, tylko może inaczej troszkę mi się udało to podać. Bohaterka sama siebie podejrzewa w jakimś... I to jest strasznie trudne dla człowieka, szczególnie jak to, co powiedziałem na początku. Zwariowałam, nie pamiętam i tak dalej, czyli jestem w jakimś innej rzeczywistości. Dziękuję. Myślę, że możemy przejść do drugiego etapu naszego spotkania. Jak już pan wspomniał, do bohaterów. Tutaj zatytułowałam tę część Siła jest kobietą. Komisarz Agnieszka Polkowska z Szadzi i Monika Brzozowska z Rysy i Układu to dwie bardzo silne osobowości kobiece. Jak to się dzieje, że właśnie kobietom nadaje pan te stereotypowo męskie cechy? Nie, cechy chyba nie. Wrzucam je w stereotypowy świat męski, ale mam nadzieję, że one zostają tam jakby kobietami, tylko rzeczywiście trafiają w męskie okoliczności i mam wrażenie, że radzą sobie kto wie czy nie lepiej niż poradziliby sobie faceci. Dlaczego tak robię? No to z całego szeregu różnych powodów, a może też są jakieś inne, o których nie wiem, ale z tych takich najbardziej podstawowych, bo
Bo lubię kobiety, bo słabiej znam kobiety niż mężczyzn, przez co czyni mnie jakby tą zabawę dla mnie znacznie ciekawszą, poszukiwanie, znaczy dowiadywanie się, bo w ogóle pisanie i kreowanie postaci i tak dalej, to jest dowiadywanie się bardzo dużo o ludziach przy okazji, bo stawiamy ich w pewnych sytuacjach, patrzymy jak oni się zachowają, to naprawdę jest fascynujące, zapraszam do tej pracy, bo to troszkę to jest tworzywo, które się samo tworzy na naszych oczach. To znaczy pewnie to gdzieś idzie z głowy, no bo skąd, ale trochę poza kontrolą. No więc dowiaduję się sporo o kobietach, które słabiej znam od facetów, bo sam jestem facetem. No i gro jednak mojego otoczenia, kolegów, przyjaciół i tak dalej są faceci. Tylko mam dużo kobiet w domu. Więc tu mam pewien wgląd. A poza tym, no dla mnie zawsze takim pomysłem na dramaturgię jest wstawić bohatera w jak najtrudniejsze dla niego warunki. Bardzo przepraszam za to moje bohaterki, ale zrobiłem to trochę w sposób przemyślany. Kobieta ma gorzej, trudniej, w związku z tym, w tych sytuacjach, które ja te kobiety wstawiam, w związku z tym będzie ciekawiej. No bo jeżeli ktoś sobie musi radzić z trudniej, to się robi ciekawiej. No jeżeli to jest rutyna i facet, komisarz i tak dalej, no to on idzie jak po swoje i generalnie jest u siebie. No, trzeba mu wtedy stworzyć jakieś inne problemy, żeby też miał pod górę. No musi być, żeby opowieść wciągała, to bohater musi mieć trudno. My się wtedy z nim emocjonalnie związujemy, chcemy, żeby sobie poradził i tak dalej. A jak rodził się Sławomir, bohater Szadzi, bezwzględny morderca, demonicznie inteligentny? Skąd czerpiał pan wiedzę i inspirację, by stworzyć tak ciekawą kreację? Kreację to już stworzył Maciek Sztur w serialu, ale zresztą bardzo lubi tę rolę, no bo to dla aktora zagrać takie zło, no to jest zawsze ogromne zadanie, bo musi sobie w tym źle znaleźć coś, jakiś promyk, żeby w ogóle się za to móc zabrać. To wiem jakby od aktorów, no więc on tam coś musiał sobie wyszukać i znowu to jest ta zasada, im trudniej, tym fajniej dla ambitnego aktora. No oczywiście ja dosyć jestem naczytany na temat psychopatów. Dość się przygotowywałem do tego, czytając książki, artykuły. No właśnie też Kępińskiego. Mnie w ogóle psychiatria fascynuje i wszystkie tam jakby różne odmiany patologii, czy jakichś takich odmiennych stanów, o czym już mówiłem. Więc tym dosyć ta moja głowa była napchana. Jeśli chodzi o inteligencję, to prawdopodobnie on ją ma po mnie. Ale jest inteligentniejszy chyba. Natomiast reszta to zniechęci. Dlatego, że bo to bardziej przy serialu, zdaje się, szczególnie przy drugiej części, jest taki pomysł na fascynację złem. Ja nie mam kompletnie fascynacji złem i ja tego bohatera, szczerze powiedziawszy, dosyć nie lubię. To znaczy, no ale z niechęci, jak widać, też można wykreować niemało. No ale żeby już go tak zupełnie nie znielubić, no to, a poza tym, żeby go zrozumieć, bo to też nie można w sobie wstawić człowieka, który jest potwornie zły i przez moment się nawet nie zastanowić, z czego to się wzięło, no to jakby wymyśliłem mu tę przeszłość bardzo tragiczną, która zresztą w serialu została jeszcze bardziej nawet rozwinięta w szczegółach, z czego on się wziął. No bo to jest zawsze to pytanie, czy byt kształtuje świadomość, to znaczy, że gdyby on, czy każdy w takich warunkach, w jakich on się wychował, bardzo trudnych, no ojciec zginął z kochanką, matka trochę zwariowała, piła i tak dalej, on w domu dziecka,
Czy w takiej sytuacji każdy by stał się Sławomirem? No nie. Ale znowu, gdyby Sławomir nie doznał takich, nie znalazł się w takich warunkach w dzieciństwie, no to też nie stałby się Sławomirem. No więc to jest takie, no zawsze to zastanawianie się, na ile to jest jakby fizjologia umysłu, czy jakiś defekt, zwarcie, które nawet podobno wychodzi na jakichś tomografiach, czy coś, że to są jakieś defekty, czegoś tam jest za dużo, czegoś za mało. A na ile to jest ten byt, który łamie takiego człowieka? No, ciekawa sprawa, ale no, życzyłem mu źle raczej w toku tej powieści. No już wiemy, że Sławomira pan nie lubi, no nie sposób go lubić. A którego ze swoich bohaterów ceni pan najbardziej? Nie, nie mam także najbardziej, chyba. W gruncie rzeczy gdzieś Monika Brzozowska jest w jakimś sensie wariantem Agnieszki Polkowskiej. Lubię te swoje żeńskie bohaterki. To jest ciekawa rzecz, że ja pierwszą powieść, która bazowała na scenariuszu serialu, tworzyłem, serial był z głównym bohaterem, z postacią męską. Komisarz Marek Kaszowski, grany przez znanego dawniej i ulubionego aktora, dla mnie nadal zresztą, Bogusława Lindę. Ale w toku pisania scenariusza, a już szczególnie później, kiedy zacząłem pisać powieść, się zorientowałem, że postać, którą w ogóle kreowałem na taką trochę marudną, przeszkadzającą, taki był mój pierwotny pomysł, to jest a propos, jaki jest pomysł, konspekt, a potem jaka jest rzeczywistość powieści. I ona mi bardzo wyrosła, Joanna Majewska, bohaterka z takiego okropnego miejsca, które się nazywa BSW, Biuro Spraw Wewnętrznych, strasznie nielubiane w policji. Wyrosła na bardzo fajną postać i już w powieści ona jest bardzo ważna, kto wiecznie ważniejsza od Kaszowskiego, a później z niej mi się wyrosła Agnieszka Polkowska, później Monika Brzozowska, no kobiety. Kobiety po prostu. Kobiety, właśnie. Przejdźmy do kolejnego etapu, między powieścią a scenariuszem. Olga Tokarczuk stwierdziła kiedyś, że za 2-3 pokolenia przestaniemy czytać. I obecnie ważniejsi są scenarzyści od pisarzy. Jak pan to skomentuje jako reprezentant obu tych profesji? Nie, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Wydaje mi się, że czytanie no może się troszkę zmarginalizować na jakiś czas, ale nie, raczej nie zaniknie. Poza tym, przepraszam, ale my jako scenarzyści też jesteśmy czytani. Tylko przez węższe grono, bo przez reżysera, aktorów i ekipę filmową, ale my piszemy słowa. Ja mam inny rodzaj obawy, trochę parafrazując tę obawę pani Olgi, że w ogóle w niedługim czasie mogą nas zastąpić komputery. Szczególnie scenarzystów, dlatego że scenariusze filmowe są w gruncie rzeczy, szczególnie tych takich form kryminalnych, serialowych i tak dalej, oparte dosyć na pewnych schematach. I tu mam obawę, że po prostu komputer dość szybko się nauczy tych schematów. Te seriale będą niedobre zresztą, które będą pisały komputery, ale to będzie tanio. I kto wie, czy jakby nie zaczną powstawać scenariusze na początek takich prostszych filmów. No powiedzmy 8,5, no to Felliniego to komputer za jakieś dopiero 100 lat będzie w stanie napisać, ale i do tego może dojść. Nie wydaje mi się, żeby język filmowy mógł wyprzeć, wracając do stwierdzenia pani Olgi, wyprzeć literaturę w pełni. No, kino ma 100 lat. Słowo pisane, no to parę tysięcy, o ile dobrze wiem. Przez ostatnie 100 lat no jakoś czytelnictwo się broni i krótko mówiąc film uzupełnił, ale nie zastąpił.
Myślę, że też bardzo dużo ludzi, którzy wyłącznie oglądają, a nie czytają, to nie wiem, czy by czytali, gdyby nie było filmu, tak powiedzmy. No. Także nie, no ci, którzy mają czytać, będą czytać. Mam taką nadzieję. Z tymi komputerami to trochę apokaliptyczna wizja. No tak się obawiam, no tylko nadzieja w tym, że to wszystko się zepsuje w ogóle generalnie, bo siądzie elektronika, bo nie wiem, będzie burza na słońcu i wtedy już komputery nie dadzą rady. No sztuczna inteligencja to jest, że tak powiem, temat, na który w wielu rejonach naszego życia powinien nas interesować. No ona już jakby nam wchodzi w życie, wszyscy to jesteśmy tego gdzieś świadomi. Myślę, że nawet trochę budzi to naszą obawę i gdzieś słusznie. No ona będzie się rozwijać, no to bez dwóch zdań. A czy pisząc rysę, szać, czy myślał pan, że będą to tak dobre materiały na scenariusze, że powstaną tak dobre seriale? Nie, nie. Pisząc te książki, ja nie myślałem w ogóle o jeszcze o scenariuszach i o serialach. Starałem się po prostu opowiedzieć jakąś historię, żeby ona miała ręce i nogi i była przekonująca i poruszająca może gdzieniegdzie. Natomiast powiem, znaczy nie wiem, czy nie skromnie, no po prostu stwierdzę fakt, że bardzo mnie to nie zdziwiło, że one się nadały na scenariusze, no ponieważ ja jestem scenarzystą pierwotnie jakby, w związku z tym mój język i sposób widzenia świata, no siłą rzeczy jest prawdopodobnie dosyć filmowy. Zarówno w prowadzeniu narracji, w układaniu dramaturgii, w opowiadaniu obrazem i tak dalej. No, także nie myślałem pisząc, no ale jak się pojawiła propozycja, żeby to ekranizować, to rączo do tego przystąpiłem. Wiedziałem, że jest to możliwe, no bo zarówno przy rysie, przy szadzi, jak przy rysie, potem przy układzie, no byłem też scenarzystą, ale nie zaplanowałem sobie tego jakby z góry, to tak się złożyło. Co jest dla pana trudniejsze, tworzenie powieści czy scenariusza? Wszystko ma, że tak powiem, swoje plusy i plusy ujemne, czy jak to tam się mówi. Zależy trochę od czasu, czasem powieść wymaga dużo większych takich nakładów pracy przy jej tworzeniu, ale za to scenariusz to jest strasznie ciężka praca przy przetwarzaniu, dlatego że my piszemy scenariusz, mamy wielu odbiorców, którzy za chwilę muszą wyłożyć ogromne pieniądze na to, żeby to ekranizować, no więc oni mają prawo głosu 51% tych udziałów, czy jak to się nazywa, więc ciężko, że tak powiem, im odmówić, a to jest często dosyć duże grono osób, wszyscy mają jakieś swoje pomysły wynikające z doświadczenia, wynikające właśnie z tego, że wiedzą, jakie są oczekiwania widza, poza tym znają się na rzeczy. Krótko mówiąc, odcinek serialu, ja czasem piszę draft 14 na przykład, tak? Czyli ja 14 razy przepisuję odcinek serialu. No przy powieści tak nie ma, no, ale za to się ślęczę pół roku, żeby te tam 600 tysięcy znaków napisać. Jest potem oczywiście redakcja i jakieś spory, czy to włożyć, to wyjąć, to zmienić, coś tam, ale no to jest bez porównania wobec tego, co, jak się pracuje z materiałem filmowym. Czyli tu coś łatwiej, tam coś trudniej. To wszystko jest jakby, co wolę, zależy trochę od jakim jestem jakby nastroju w ogóle takim życiowym. No jeżeli wolę pobyć sam i nie chcę mi się bardzo dużo z ludźmi spierać i tak dalej, no to wolę w takim czasie pisać powieść, a jak chcę wyjść do ludzi, to bardziej scenariusz, aczkolwiek ja często robię jedno i drugie jakby w tym samym czasie, więc też sobie przynoszę ulgę. Męczę się po pisaniu powieści, idę popisać scenariusz, jakby taki płodozmian.
Jeszcze takie pytanie właśnie dotyczące życia pisarza. Czy miewał pan kryzysy związane z brakiem natchnienia? Ja mam nieustający kryzys. Związany z brakiem natchnienia. Mam go co rano, jak siadam do komputera. To jest ciężki moment naprawdę. Jak skoczyć mniej więcej do przerębla. Ale znaczy ja dawno, od dawna wiem, odkąd się jakby tym zajmuję zawodowo, no, że jak ja miałbym czekać jakoś szczególnie na wenę, no to nie byłoby tych książek, to nie ma mowy, to bym czekał do tej pory na tą wenę i ją trzeba wydusić z siebie troszkę. Czasem oczywiście bywa tak, że to idzie dużo lepiej, jakby tak raźniej, ta historia się łatwiej buduje, to wszystko pięknie z siebie wynika i tak dalej. A czasem jest mozuł, no, dużo większy, że właśnie no nie bardzo, no te zdania idą gorzej. No więc to tylko są dni takie albo siakie, ale usiąść jest ciężko zawsze. Tylko czasem się okazuje, że potem było już łatwiej, a czasem nie. Dziękuję. Powoli dochodzimy do podsumowania naszego spotkania. Odbywa się ono w ramach naszego projektu pod tytułem Czytanie jest mega, dofinansowanego, jak już mówiłam, z programu Promocja Czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proszę powiedzieć, dlaczego czytanie jest mega, dlaczego warto czytać i co pan czyta? Czytanie jest mega, dlatego że daje wolność, to znaczy w tym sensie, że buduje w nas taki świat wewnętrzny, z którym my możemy jakby sami w nim funkcjonować i obronić się przed natarczywością świata, który jest często jakby mniej atrakcyjny niż to, co czytamy. No więc wyobraźnia przede wszystkim, który jak zabraknie wyobraźni ludzkości, no to właśnie będzie ten moment, kiedy zwycięży sztuczna inteligencja. My ciągle jesteśmy lepsi, dlatego że mamy tę wolność w myśleniu, którą jest dość trudno zaprogramować w komputerze, jak sądzę, i czytanie temu sprzyja. Co ja czytam? No teraz obecnie, tutaj mam nawet ze sobą zapiski z Domu Umarłych Dostojewskiego. Nie wiem dlaczego, wziąłem parę dni temu i zassało mnie. Nie pierwszy raz to czytam, ale no wielki jest to pisarz, choć nam jakoś zdaje się trochę był niechętny. Coś miał jakieś tam z tej katorgi właśnie, o której jest ta książka, jakieś złe przygody z polskimi zesłańcami czy coś. No trudno, ale nie zmienia to faktu, że jest to wielkiej miary pisarz. No czytałem Stasiuka, ten przewóz, ostatnią powieść chwilę temu i też no, duże wrażenie na mnie. Inny to jest Stasiuk, taki dużo bardziej emocjonalnie, wydaje mi się, zaangażowany niż w poprzednich książkach. A tak to no, czytam, bywa, że czytam też kryminały. Ale nie przesadnie często, dlatego że ja nie mam taką pewną obawę, żeby coś się za bardzo od kogoś nie zainspirować, może to o to chodzi, więc wolę się nasączać wiedzą faktograficzną, czy no i coraz bardziej mnie jakby z wiekiem interesuje historia Polski, którą mi podano kiedyś w szkole w pewien taki wykładniowy sposób, a ja teraz dochodzę do różnych wniosków, że to nie do końca było tak, dlatego czytam sporo książek na ten temat. Na przykład teraz Euroazjatyzm na wspak, jest taka książka Bartkowskiego, pana Jarosława. Czyli trochę inne spojrzenie na historię Polski, no bo losy kraju mnie też dosyć zajmują. Czemu daję wyraz czasem w swoich powieściach kryminalnych. Co ostatnio czytałem? No z takich bardziej specjalistycznych to, ale to już czytałem służbowo,
Magdy Omilianowicz książkę Wampir o Pękalskim, Leszku. No to to już jest taki jakby materiał dla mnie. Potem pani pyta, skąd ja wiem, jak psychopaci, no to właśnie z takich książek. Tam pisałem wstęp, dlatego mówię, że służbowo, ale z wielką jakby atencją i zaangażowaniem i zaciekawieniem przeczytałem tą książkę, bo jest to absolutny fenomen, ten Leszek Pękalski. Nawiasem mówiąc, tam się, on się przyznał, nie wiem czy państwo wiedzą, do 65 zabójstw. Siedzi w więzieniu. Ja miałem taki, zanim przeczytałem tą książkę, taki miałem pogląd, że Gostynin jest że to jest zły pomysł, że ludzie, którzy wychodzą z długich wyroków, tacy jak Pękalski czy Trynkiewicz, zamiast do domu, no już jakby właśnie prawdopodobnie nigdy nie wyjdą na wolność. Pewnie to jest prawnie nie najlepiej pomyślane, coś jest jakiś w tym defekt. Natomiast jak czytam te rozmowy Magdy Omilianowicz z Pękalskim, chyba nie powinien wrócić do domu rzeczywiście, bo, no bo to jest groza. Swoją drogą potem się dowiedziałem od, o Chryste, 997, ktoś z państwa mi pomoże, kto prowadził, bo ja z nim... Tak, no bo ja z nim robię, opowiem ci o zbrodni, tam mamy takie rozmowy, taki cykl. Piszemy opowiadania, my autorzy, potem jest program i też on jest od paru lat już. I on mi mówił, że z tych 65 to tak minimum połowa, jak nie lepiej, to prokurator mu sam opowiedział, co on zrobił i potem on to powtórzył, więc po prostu sobie poprawienie nim statystyki. Ale nie zmienia to faktu, że postać jest... przerażająca. No, no to takie też, ale staram się nie za często, żeby nie oszaleć, no bo piszę o takich, czytać o takich, to już naprawdę można dostać świra. Dziękuję. A czym zaskoczy nas wiatr pana nowa powieść? Niecierpliwie czekamy, 15 września premiera. Tak. Czym nas zaskoczy facetem, tym razem? Facetem nas zaskoczy. Jest o facecie. No. Ciężko było, bo pół roku z facetem, jakimś tam jednak wariantem siebie, to ja wolę mieć do czynienia z wariantem siebie, ale przynajmniej o innym znaku płciowym. No, także no, tam jest głównym bohaterem jest facet, ale jest dość dużo kobiet. Są góry, no i jest dosyć zaskakujące zakończenie, także, ale to może nie będę opowiadał jak, bo... To już państwo wtedy nie przeczytają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytania publiczności. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Zachęcam bardzo, ponieważ dla trzech pierwszych osób, które zdecydują się zadać pytanie, mamy książki. Będzie można po spotkaniu odebrać. Więc wiedziałam, że to będzie zachęta skuteczna. Mówił pan o tym ośrodku w Gostyninie, prawda? Tak. Parę dni temu w jednym ze źródeł praktycznie pisanych, i to jest praktycznie opisane na faktach, przeczytałam, że tą placówkę dla tych właśnie bardzo trudnych i ciężkich osób, czy też ludzi, tak, którzy mają różne wyroki, bardzo ciężkie wyroki, podobno tą placówkę mają nam przenieść w Bory Tucholskie. Aha. Jest to, dla mnie jest to jakby taką, nie wiem, takim strachem, bo mówił pan też o tym programie 997 z panem Michałem Fajbusiewiczem, od razu połączyłam to fakty. I nie wiem, czy też wyda pan jakąś książkę na ten temat, bo mówię, źródła pisane coraz bardziej o tym będą opowiadać, coraz częściej będą o tym mówić, a my jako ludzie no, będziemy żyć w takim strachu, bo wiadomo, teraz tyle różnych rzeczy się dzieje i o tyle różnych rzeczy się słyszy, a w pana wypowiedzi to tak idzie bardzo prosto, bardzo lekko, bardzo łatwo, nie, a tak naprawdę to nie wiem, co ten temat myśli. No, dziękuję bardzo. No przede wszystkim, gdyby nie ten ośrodek, czy on w Gostyninie, czy w Borach Tucholskich. W Borach Tucholskich to takie dość rzeczywiście przerażające w sensie takiego wyobrażenia, bo to gdzieś w środku lasu.
Ale gdyby nie te ośrodki, to byśmy strach mieli większy, no bo oni by byli po prostu wśród nas, no a dzięki temu ich nie ma, ale proszę się nie obawiać, to są naprawdę, myślę, że najbardziej strzeżone miejsca w ogóle w kraju, to znaczy bardziej są strzeżone niż nawet te ciężkie oddziały więzienne. Także oni stamtąd nie wyjdą. No. Mam nadzieję, znaczy mogę napisać taką powieść, w której któryś z nich wyjdzie, jeśli ma pani takie życzenie, ale w rzeczywistości sądzę, że oni, no jesteśmy przed tymi, którzy są tam zamknięci, jesteśmy chronieni, no ale musimy pamiętać, że jest całe mnóstwo takich, którzy nie są tam zamknięci, a być może powinni być. No ale cóż, no nie da się zamknąć wszystkich ludzi. Kolejne pytanie. Pana gatunek pisarski to raczej, tak ogólnie określę, raczej introspekcja, czyli wnikanie w głąb człowieka i w jego problemy i takie różne tam uwarunkowania, stąd pisze pan kryminały. Ale ja mam pytanie, czy lubi pan podróżować i czy próbował pan może pisać coś o charakterze takim reportażowym? Czyli zupełnie inny gatunek. Uwielbiam Dziękuję. Podróżować. Uwielbiam podróżować. Choćby do... Uwaga, do Gniewa. Do Gniewa. Ponieważ podróż to zawsze jest... Podobno na przykład leczenie depresji jest jedna z takich metod, żeby ludzie trafiali w inne światy, żeby ich wyrywać ze swojego, ponieważ to zawsze budzi, przynajmniej u mnie, dopaminę. To znaczy, jak trafiam w inne miejsca, dostaję inny świat, inne obrazy, innych ludzi, to mnie jakoś ożywia. Dlatego ja bardzo lubię podróżować. Co do reportaży, no trochę próbą takiego wzięcia udziału w quasi reportażach jest pisanie tych opowiadań w tomach Opowiem Ci o zbrodni, który teraz by się ukaże, czwarty już, w którym ja biorę udział, ponieważ tam piszemy rzeczy nie o podróżach wprawdzie, ale o prawdziwych zdarzeniach kryminalnych. No więc jest to próba podejścia do takiego dokumentalnego, reportażowego pisania. Strasznie to jest ciężkie, dlatego że to jest... Znaczy być może reportaże dotyczące mniej jakby takich groźnych rzeczy pisałoby mi się łatwiej, ale tutaj w momencie, kiedy ma się do czynienia z prawdą, z rzeczywistością, która się wydarzyła jeszcze w tak dramatycznych okolicznościach, to pisanie o tym jest no niezwykle takie krępujące, bo żeby nie nagiąć rzeczywistości, żeby nie skrzywdzić kogoś, na przykład swoimi słowami z rodziny ofiary, a z rodziny sprawcy też nie, no bo czemu właściwie. Nawet sprawcy nie lubię mówić, a trzeba nadawać dramaturgię tym, bo same te zdarzenia często są niezwykle przerażające, ale bardzo trudne do opowiedzenia w takim sensie takiej, bo dramaturgia ma pewne swoje zasady. No więc no to tyle, no. Czy się kiedyś zabiorę za reportaże? Nie wiem, dlatego że ja, jeszcze jest jeden problem. Ja jestem introwertykiem i dlatego te introspekcje robię, a do reportaży trzeba być dosyć w kontakcie z ludźmi. Jako ci wielkie nazwiska reporterów polskich czy światowych, no idą do ludzi, rozmawiają, pytają, naciskają, wyciskają prawdę z ludzi, żeby wreszcie oni powiedzieli i tak dalej. To nie jest mój genre, że tak powiem. Nie mam takiego kontaktu, znaczy mam w ogóle kontakt z człowiekiem, natomiast nie umiałbym tak naciskać i tak, także boję się, że nie, reportaże nie, podróże uwielbiam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeszcze pytania jakieś? O. Chyba pan był pierwszy. Dziękuję. Oj, uwaga, bo się kabel się kończy. Mam do pana pytanie.
Proszę. Czy co pana bardziej zainspirowało do pisania książek? Czy to było coś, co pan lubi, czy to było coś innego? No to jest dosyć dobre pytanie, kurczę, co mnie zainspirowało. No coś trzeba było robić w życiu, czymś się zajmować. Bardzo lubiłem napisać swój pierwszy scenariusz, bo to jak się coś robi po raz pierwszy i lubi się to tak naprawdę, dlatego że ja po dziś dzień lubię pisać te książki, tylko że i te scenariusze i tak dalej, tylko że z czasem ta energia takiego pierwszego razu trochę zanika. A jak dotarłem do pisania książek, to już byłem po wielu scenariuszach, więc miałem zaniknięte już trochę. Ale nie, lubię opowiadać i poza tym, no tak jak powiedziałem, coś trzeba w życiu robić, a ponieważ ja jestem introwertykiem, to nie mogę uprawiać takich różnych zawodów. No najlepiej mi się pracuje samemu ze sobą i z komputerem. No to co tu robić? No pisać tylko. Pewnie jeszcze parę rzeczy by się wymyśliło, ale tu doszedł ten element drugi, czyli lubię to. Dziękujemy. Mówił pan, że lubi pan odkrywać historię i nie tylko tą podręcznikową, ale taką z przeczytanych innych źródeł. Czy nie myślał pan o napisaniu jakiejś powieści, która oparta byłaby na przykład o wydarzenia, które miały miejsce z tej, może nie najnowszej historii, ale może by nie dotknąć, nie urazić nikogo kto z żyjących, która by na przykład odkłamywała też historię i można by było w ciekawy sposób przedstawić wydarzenia, które miały miejsce, które nie do końca są zbadane czy znane szerszej opinii. No może, tylko ja jestem w tym świecie kryminału, no więc musiałby to być tak zwany retrokryminał, tak jak powiedzmy Marek Krajewski pisze, czy no w kilku mamy takich autorów, którzy piszą retro. Odkłamywanie historii. Powiem panu, że to co ja teraz czytam, ten euroazjatyzm czy fantomowe ciało króla Sowy, czy coś, to nie jest do końca odkłamywanie historii, tylko to jest trochę po prostu spojrzenie z innego punktu na nią. Bo każdą historię można opowiedzieć wielorako. To jest i można ją opowiedzieć w taki bądź inny sposób. Historia nie jest taką dziedziną do końca zero-jedynkową, że jest tylko jedna jakaś wykładniowa prawda, jak w matematyce powiedzmy, tak, że choć podobno w tej wyższej matematyce też już to jest takie bardziej płynne, ale to ja tam nigdy nie dotarłem i nie sądzę, żebym dotarł. Więc czy napisać, no kto wie, no może to jest rzeczywiście jakiś pomysł, żeby, bo ja lubię generalnie, jak to się mówi, łączyć przyjemne z pożytecznym. Więc trochę odkłamywałem historię współczesną w swoich książkach, wydaje mi się. A mogę sięgnąć też do przeszłości. No teraz piszę taką rzecz, która się dzieje na Żuławach po latach 60. Takie trochę retro. To, ale tam nic nie odkłamuję, bo to jest fantazy trochę w ogóle, więc jeszcze co innego. Ale jest to jakiś pomysł, może, żeby sięgnąć tam, połączyć te dwie dziedziny, czyli historię, którą ja bardzo lubię jako dziedzinę w ogóle, z powieścią fikcyjną. Więc szykuje się coś wyjątkowo ciekawego kolejny raz. To akurat dlatego, że zwrócono się do mnie, już był pewien zarys pomysłu na taki cały cykl i mnie zaproszono do tego, żebym zrealizował, bo to początek. Ktoś przyszedł z pomysłem, mnie zaangażowano jakby trochę do wykonania, ale bardzo dobrze się w tym czuję. Żuławy dlatego, że to tereny zalewowe, no to nie mogę za dużo pani powiedzieć, bo bym zespoilerował, ale raz, że zalewowe, dwa, że poniemieckie, no i na tej bazie jest taka historia trochę fantastyczna, a trochę realna, bo dosyć też przy okazji osadzona takim gomułkowskim PRL-u, którego ja nie pamiętam, no bo jednak aż chwilę później się urodziłem, ale
ale znałem to bardzo dobrze i tą komunę gdzieś lubię o niej opowiadać, dlatego że znów przyjemne z pożytecznym, żeby przy okazji ludziom młodym może powiedzieć, jak było tam dziwnie w tej komunie. To, więc Żuławy, komuna, Gomułka, milicja, esbecja, takie różne rzeczy. Ale to nie był oryginalnie, tylko co to jest pomysł? No pomysł to jest tak naprawdę pięć zdań. Pomysł w Polsce, swoją drogą mogę Państwu powiedzieć, nie jest prawem chroniony. Za X-em w sensie, dopiero utwór jest chroniony, bo i to też jest ciekawe, to jest jakby wrócę do tego, o czym żeśmy rozmawiali na początku, bo się czasem wydaje, że pomysł, no i miałem pomysł, potem to już poszło. Pomysł to jest groza, dlatego że pomysł jest szybko i wspaniale, wymyśla się go w 4 sekundy, a potem trzeba 6 miesięcy się z nim katować, żeby coś powstało. Dziękuję. Kiedy wydaje pan książkę, to ona ożywa tylko w naszych głowach. Nie do końca ma pan informację zwrotną, jak my sobie wyobrażamy te postacie, ale jak pan pisze scenariusz, to dość szybko wraca informacja, jak dany aktor odbiera, nadaje mu charakter, kolorytu. Czy to jest łatwe? Pogodzić się z tym, że oni odbierają te postacie w taki sposób? Czy to panu pasuje? Czy są jakieś zgrzyty? Powiem pani, to bardzo jest dobre pytanie. Ja lubię, to znaczy lubię, jak ucieleśniają się te postaci, dlatego że ja nie mam aż takiej wyobraźni, żeby, że tak powiem, ucieleśniać tych ludzi i tak dalej, więc w momencie, kiedy oni dostają tą, powiedzmy, Olę Popławską, czy Maćka Sztura, czy Kioską, czy Lindę. Z reguły bardzo mi się to podoba. Naprawdę nie, ja nie miałem. Gdzieś czasem w takich dalszych planach gdzieś coś mi zgrzytnie, jakaś postać, bo trochę ją widziałem inaczej. Może jest też nie najlepiej zagrana, a ja jednak mam dosyć, reżyseruję bywa i dosyć spore obycie, no więc ja lubię bardzo dobre aktorstwo. Natomiast jak dostaję dobrego aktora, moja postać, znaczy też miałem trochę chyba szczęście, że ci aktorzy, którzy grają te główne role, naprawdę są dosyć dobrze przygotowani, w sensie mają to przemyślane, przeczytane, wyrozmawiane. Ja z każdą z tych osób miałem też jakieś rozmowy, oni pytali i tak dalej, nasiąkli. I dla mnie to jest wartość dodana. Znaczy przynajmniej jak do tej pory to jest nie tylko, że mam taki uf, nie schrzanili, to znaczy nie poszło to w złą stronę, ale te postaci, które ja sobie wyobrażałem, dostały jeszcze coś. Lubię to. Dziękujemy. Jeszcze jakieś pytania? O, tylko jak je zadać teraz? Może nie odnośnie książek, ale pana pracy. Czy jak napisze pan scenariusz, to ogląda pan serial? No nie, no raczej tak. No. A inne też? Czy tylko pan... No pewnie, inne nawet bardziej, no bo nie wiem, kto zabił, a u mnie wiem. Oglądam. Najczęściej oglądam zresztą zanim państwo oglądają, no bo jednak dostaję jakiś tam, czasem jestem pytany o zdanie, czasem niekoniecznie, ale ja oglądam takie wersje jakieś montażowe, offline'owe, także bywa, że oglądam nawet w związku z tym kilka razy swoje rzeczy. Jeszcze nie widziałem Otwórz oczy, który teraz wszedł na Netflixa. No ale to zaraz obejrzę, bo tam ja pracowałem do połowy, potem przejął kolega, bo to jest tak, jak ja piszę do końca, to ja tak naprawdę mniej więcej wiem, jak to pójdzie, przynajmniej fabularnie. Jak ktoś przejął w jakimś momencie, to się trochę boję teraz, no ale na pewno jest bardzo dobrze, zaraz obejrzę. Państwu też polecam, Otwórz oczy. Na książce zresztą Bereniki Miszczuk.
druga szansa. Oparliśmy ten scenariusz i ten serial, który teraz jest od paru dni na Netflixie. Jeszcze polecam Ultrafiolet, mój ulubiony. A, no to bardzo mi miło. Ultrafiolet, tak. Pierwszy polski serial na Netflixie. Nie Netflixowa produkcja to była, ale to był pierwszy polski serial, który trafił na platformę. Tak, to bardzo kolektywna praca z amerykańskim, zresztą bardzo świetnym też takim scenarzystą, który nas wspierał jako taki rodzaj, no nie wiem jak to powiedzieć, no w każdym razie ja byłem head autorem po strony polskiej, a on jeszcze jakby doglądał pracę ze strony Amery- bo te Amerykanie, no to Sony tak naprawdę za tą produkcją stało. I Amerykanka, to był pomysł Wendy West, Amerykanka, która oni przywieźli to razem z pomysłem. Co prawda z tego pomysłu to tak jakoś strasznie dużo już potem nie zostało, bo musieliśmy to przerobić na polskie realia i wymyślić i tak dalej, ale to była taka największa współpraca moja z Amerykanami. Proszę. Ja mam takie pytanie odnośnie samochodów w pana książkach, jako facet pewnie. No bo tak, Saab to jest rysa i to takie samochody prawie, no nie mówię, że złomowe, ale to nawet w Gniewie takie nie jeżdżą, przecież nie wiem, co tam w Warszawie jeździcie, ale Granada w Paradoksie i jedna rzecz, która jakoś mi się nie chciało wierzyć, wie pan, ale czy mężczyzna może zapomnieć kolor swojego samochodu? Bo to... Ja nie, ale jakiś tam mężczyzna taki trochę, który jest zajęty w życiu czymś innym, chyba może. A kto zapomniał? Tak było Kaszowski? W Paradoksie, nie? Kaszowski trochę. Zapomniał, no ale on tam w ogóle był taki trochę niechlujny, jeśli chodzi o, nie zamykał tego samochodu, on mu się nie zamykał. Ale powiem państwu, że to też nie jest tak, w serialach czasem są inne samochody niż były napisane w książce. U mnie napisane jest najczęściej, wstyd się przyznać, BMW, bo ja jeżdżę tą marką i jestem klasycznym kierowcą BMW tak zwanym. Zrobiłem taki coming out teraz. Ale dzisiaj pan przyjechał pociągiem. Nie, poważnie. Tak. Bo jak państwo macie dzieci... TLK zresztą. TLK przyjechał. Państwo macie dzieci, to wiecie, jak trudno, a macie jedno dziecko, dwójka, piątka, tak. Jak trudno wymyślić imię dla dziecka, prawda? A teraz no. Jak pan ma tam setki bohaterów, jak to się rodzi? Trochę mówiliśmy o tym. Nie no, tak, mówiliśmy. Rodzi się najpierw tak, czasem jakoś po prostu strzela super nazwisko, imię i nazwisko, czy czasem to jest pseudonim, czy coś, to tak wychodzi łatwo. A czasem jest tak, że ja na roboczo coś wymyślam i potem wracam i wymieniam, bo to też jest bardzo ważne zarówno w książce, a jeszcze ważniejsze później, jak to się staje scenariuszem, żeby się podobnie wszyscy nie nazywali, bo o ile czytelnik to jeszcze jest na tyle skupiony, że to wypamięta, że ten jest Władek, a ten Waldek, ale już w serialu, gdzie te imiona rzadko padają i potem jest mętlik, no więc jest taka zasada, żeby się różniły. No a tak to, no tak siadam i rzucam jakimś nazwiskiem, no i patrzę, czy ono jest jakieś w miarę, czy nie. Czasem zostawiam, potem wymieniam, żeby właśnie zdywersyfikować te nazwiska, jakoś rozróżnić tych bohaterów. No ale opowiadałem już księdzu, to powtórzę państwu, że miałem taki incydent przy Paradoksie, przy serialu, że panie z marketingu przychodziły, mnie zawsze pytały, czy panie Igorze, czy ta historia z taką nadzieją w głosie jest oparta na faktach, bo widz chce, żeby była oparta na faktach, woli, bo jest bardziej przekonująca. Wtedy ja niestety nie mogłem tak powiedzieć, bo bym skłamał. Zawsze jest oparta na faktach, w tym sensie, że ja to w głowie mam poskładane z różnych faktów, no tylko nie jeden do jeden. Ale zawsze mówiłem, że nie. Nie, nie, nie. Serial wyemitowany, dzwoni do mnie producent zdenerwowany, że zadzwonił pan, który w życiu zdarzyła mu się taka historia, jak była w tym odcinku. I co więcej, nazywa się tak jak bohater tego odcinka. No więc to tak czasem też się wymyśla nazwiska. Krótko mówiąc, one się gdzieś zapisują razem z historią w takim obszarze mózgu,
nad którym nie mamy do końca kontroli, no i potem wyskakują w postaci sąsiadów, daje nazwiska bohaterom, po rodzinie, różnie. Swojego nie daje, bo jest za trudne, nikt by nie zapamiętał. Ale Igor już był i data urodzenia i tak dalej, różne ze swojego tego też używam. A dzieciom no trudno, u mnie po prostu żona decydowała i koniec. I było od razu. Czyli pan postacią fikcyjnym, a żona tym takim właśnie A żona rzeczywistość obsługuje, tak to u nas, taki podział. To jest dobry podział właściwie. Czy policjant musi mieć sam problemy, żeby być dobrym policjantem? Bo takie można mieć wrażenie. Człowiek ma problemy. Przecież ksiądz wie doskonale. Człowiek. Tajemnica spowiedzi, ale... Wiem, dlatego nie pytam bardziej, ale człowiek ma problemy, no i to go czyni ciekawym. Czy musi mieć problemy, żeby być dobrym policjantem? Pewnie nie, ale ten, którego się bierze do swojej powieści, czy serialu, czy czegoś, musi. Bo jest ciekawiej wtedy po prostu, że przyglądamy się, jak on się zmaga też ze swoim życiem. No sami się zmagamy, więc jest nam raźniej, że mamy też bohatera, który się zmaga. Mi się wydaje. Ale nie, jest wielu policjantów, jak sądzę, bez żadnych problemów. Dobrych. Skoro mam mikrofon, to jeszcze trzy podziękowania. Pierwsze, bardzo panu dziękuję, że pan przyjechał do Gniewa. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Po drugie, dziękuję właśnie pani Ani Czyżewskiej, szefowej tutaj, dyrektor biblioteki i całego centrum, że pana zaprosiła. Tak, ja też bardzo dziękuję. A po trzecie, dziękuję panu, że pan się zgodził w Ogrodzie Historii odsłonić swoją kamienną książkę Rysa. Tam będzie za chwilę po spotkaniu odsłonięta i już tutaj z nami zostanie. Tak, i to mnie w ogóle bardzo wzruszyło, jak dzisiaj się dowiedziałem, że będę miał taką książkę w kamieniu, no bo ona będzie już zawsze, bo tak jak mówiłem, będzie kataklizm, wszystko się spali, elektronika cała w ogóle zniknie w pierwszym rzędzie oczywiście, więc nic nie zostanie, a książka w kamieniu zostanie. Amen. Amen. Mówił pan jeszcze o ciekawości ludzkiej, no to ja pana się pytam, znaczy mam do pana prośbę albo pytanie. Jak dużą musi pan mieć ciekawość, to znaczy jako człowiek, nie jako pisarz, tylko jako człowiek do napisania kolejnego jakiegoś swojego reportażu, swojej książki, czy po prostu bierze to pan od, tak? Czy po prostu, czy pośród ludzi szuka pan tej osoby, tego człowieka, który by pana tak bardzo zainteresował do napisania kolejnego swojego wielkiego dzieła? Czy po prostu poprzez jakieś programy, przez, nie wiem, przez pana ogromną wiedzę, czy po prostu przez szacunek do ludzi, którymi się pan otacza i co jest tego tak naprawdę jakimś takim motorem do napędzania pana, do napisania następnych dzieł, na które my czekamy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystko po trochu, wie pani, ale najbardziej ciekawość ludzi. No to bezwzględnie tak. Ciekawość i no mam nadzieję, że szacunek też do ludzi, do ich jakichś różnych krzywd, problemów i tak dalej. To mnie chyba najbardziej napędza rzeczywiście, no że nie wiem, czy to w Paradoksie nie było najbardziej zresztą widoczne, bo tam właściwie była taka cała seria takich ludzkich historii. I teraz usiadłem niedawno, właśnie jak wszedł Paradoks na Netflix, do odcinka. Nie wiem, no tak, no po co właściwie do swojego, co się zna. No ale usiadłem, obejrzałem jeden odcinek, bardzo mnie wciągnął i zdałem sobie sprawę, no że nie wciągnęła mnie raczej intryga kryminalna, no bo dosyć dobrze ją znam. Wymyśliłem, obejrzałem, napisałem i tak dalej. Natomiast te losy ludzkie, które tam się dzieją i są zawarte, są ciągle ciekawe. To znaczy, a właściwie może ciekawe jest to, jak grają i aktorzy, bo to też to w ten sposób staje się już nie moje. To ja po prostu to oglądam jako jakąś wypowiedź innych ludzi, bazowaną na moim pomyśle. Najbardziej mnie na ciekawość ludzi napędza do pisania. Kolejne pytanie.
Ludzie często dzielą się na tych, którzy połykają jakby książki, bardzo dużo czytają, i takich, którzy spędzają dużo czasu w kinie lub przed telewizorem. A co pan preferuje? Ciężko mi powiedzieć, że coś jakoś szczególnie preferuję. O, muzykę lubię. No kino bardzo jest mi bliską dziedziną. Telewizja nieco mniej, ale rzeczywiście jak zdarza mi się trafić na jakiś dobry serial, na przykład ostatnio Mare of Easttown na HBO czy coś, naprawdę taki głęboko dobry, no to go niestety binge watching, no siedzę i wchłaniam całość. A czytać uwielbiam, ale ja czytam raczej wolno, nie jestem połykaczem. To znaczy zdarza mi się, jeżeli rzeczywiście coś mnie tak złapie i zas się, że nie puszczam, ale ja mam cały czas taki też w sobie taki kurek, że nie wolno za dużo czasu na rozrywce spędzić. To jest taka paranoja trochę. Mam w związku z tym na przykład też kłótnię w domu, że już nie oglądajmy 7. odcinka tego serialu, zróbmy przerwę, bo mam wtedy jakieś wyrzuty sumienia. Może dlatego też nie siadam i nie spędzam na przykład 4 nocy pod rząd przy czytaniu jakiejś książki. Czytam dużo, ale nie łykam, tylko czytam wolniej. No zresztą szczególnie no, książki historyczne, umówmy się, które ja często też czytam, no to ich się nie połyka, bo one nie mają tak przesadnie intrygi. Wszystkie te dziedziny, jeżeli coś jest dobre, to z każdej wezmę. Czy są jeszcze jakieś pytania? O, od młodej czytelniczki. Czy tytułowanie jest ciężkie, czy raczej to zajmuje tak 10-20 minut? Co? Jaka rzecz? Czy nadanie tytułu jest łatwe, czy... nadanie tytułu? Tytułowanie, o kurczę, wiesz co, różnie. Czasem tytuł po prostu strzela jak z bicza. W ogóle jest najpierw tytuł, który daje pomysł na całą historię. Czasem się trzeba namęczyć, żeby wymyślić tytuł. Czasem się go wymyśli, ale potem on nie pasuje do historii, trzeba go zmienić. Także bardzo różnie z tym jest. Fajnie jest jak szybko. Bo to znaczy też, że pomysł jest bardzo dobry, esencjonalny i prawdopodobnie książka będzie niezła, jeżeli jest szybki i łatwy, wiesz, przychodzi do głowy szybko pomysł na tytuł, bo w tytule powinno być właściwie jak najwięcej z tego, co potem jest w historii, żeby było zamknięte w jednym słowie. To tak. Słucham? Szukasz? Książka już jest i nie ma tytułu? Czy nie ma książki i tytułu? No jest już trochę książki. Jest już trochę książki? No to musisz się zastanowić, o czym ona jest i sobie posiedzieć i pomyśleć. I jak tak, poszukiwanie jest dobrym tytułem zawsze. Natomiast nie wiem, czy w tej konkretnej twojej opowieści zastanowić się, co ona opowiada i spróbować znaleźć słowo, które to ładnie zamknie. Zresztą ja mam taki zwyczaj, że rzeczywiście chyba przeważnie, jeśli nie zawsze, jednym słowem tytułuję, ale to nie musi tak być. Może być kawałek zdania, który opowie to, co opowie, ale nie może zdradzić za wiele też, jeżeli to jest... A piszesz kryminał czy inny gatunek? Inny, to może zdradzić właściwie też, ale nie do końca, bo musi być czytelnik ciekawy, co będzie dalej. Nie można zdradzić całej historii. Dziękujemy. Nie, skąd? Skąd? Jakbym tak uważał, to bym się przewrócił. No kiedy, w sensie na przestrzeni czasu, tylko jak to określić? To znaczy, wie pan, może się po...
No tak, im bliżej końca, tym lepiej, bo chodzi o to, żeby ciągle do czegoś zmierzać, ciągle, żeby była ta potrzeba osiągnięcia czegoś lepszego, ale zarazem, no żeby w jakimś momencie życia osiągnąć to, co usatysfakcjonuje, więc trzeba dobrze wyczuć, żeby za szybko tego nie zrobić, bo co potem dalej ze sobą zrobić, to jest jedno, ale zarazem, żeby nie umrzeć, zanim się to zrobi, więc to trzeba wykombinować jakoś. Tak, no... wie pan co, no nie wiem, ja trochę szukam, zresztą w tych moich kryminałach no jest też chyba coś jeszcze innego w wietrze, jak państwo przeczytają, jeśli będziecie chcieli, jest jeszcze inaczej, ja meandruję, no wydaje mi się, że piszę po prostu powieści bardziej niż kryminały, takie sensu stricte, no i chciałbym napisać jakąś bardzo ważną powieść, no tak. Dzięki. Dziękujemy. Myślę, że będziemy powoli kończyć. Czy jeszcze jakieś ostatnie pytanie? Nie ma. Nie ma. Dobrze, to ja dziękuję bardzo. Dziękuję, ja dziękuję panu. Państwu ogromnie. Bardzo dziękujemy, że odwiedził Pan w naszej gminie Gniew. Dziękujemy Państwu, że tylu nas tu razem przybyło i też mieliśmy różne pytania. Przygotowaliśmy się, przeczytaliśmy tutaj powieści. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i wręczamy za na pamiątkę taki i za miłe przyjęcie. Skromny upominek. No i za ten książkę w kamieniu, to już naprawdę jest. No właśnie tak, chciałabym bardzo podziękować panu księdzu proboszczowi za zaangażowanie w promocję tego wydarzenia, za książkę w kamieniu, za udział dzisiaj. Dziękuję państwu bardzo, że tak licznie przybyliście. Dodam, że jest to pierwsze spotkanie literackie w ramach tego projektu, następne 9 października z Aubeną Grabowską, autorką Stulecia Winnych, potem kolejne, więc dziękuję za dzisiaj, zapraszam. Dziękuję. Dziękuję. Pięknie.